Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oznacza to, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja obniża wiek osób, które powszechnie mogą przechodzić na emeryturę. Zapewnia też ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wy... Włącza z płacy minimalnej dodatek za szczególne warunki pracy. Przepisy podwyższają też roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły w cenach bieżących 821 miliardów 400 milionów złotych w eksporcie oraz 790 miliardów 600 milionów złotych w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 30 miliardów 800 milionów złotych, podczas gdy w tym samym okresie 2022 roku wyniosło minus 42 miliardy 400 milionów złotych. Według danych GUS najwięcej towarów wysyłamy do Niemiec. Udział tego kraju w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,1 punkta procentowego i wyniósł 28%. Do naszego zachodniego sąsiada wysłaliśmy towary o wartości blisko 230 miliardów złotych. Na drugim miejscu znalazły się Czechy, gdzie powędrowały towary o wartości 52 miliardów 100 milionów złotych. Trzecie miejsce wśród największych klientów Polski zajmuje Francja. Do której wysłaliśmy o blisko 13,8% więcej towarów niż rok temu, na łączną kwotę 51 miliardów 100 milionów złotych. Największy obrót towarowy w imporcie Polska odnotowała z Niemcami, łącznie 157 miliardów 400 milionów złotych. Oznacza to spadek o 7,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na drugim miejscu pojawiły się Chiny, skąd zamówiliśmy towary na kwotę wynoszącą blisko 108 miliardów Zł. Trzecie miejsce zajmują Włochy. Import z tego kraju wyniósł 38 miliardów złotych. Zarząd spółki PGE PAK Energia Jądrowa złożył do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wniosek w sprawie wydania decyzji zasadniczej dotyczącej budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Decyzja ma stanowić wyraz akceptacji państwa dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji, a jej celem jest zabezpieczenie interesu publicznego pod względem wymogów polityki państwa. To kluczowa decyzja, która pozwala ubiegać się o kolejne pozwolenia. Druga w Polsce elektrownia jądrowa powstanie przy współpracy z koreańską firmą KHNP. Będzie się składać z dwóch reaktorów APR 1400 o łącznej mocy 2,8 GW. Siłownia powstanie w 2035 roku w Pątnowie w Wielkopolsce. Zaspokoi w sumie 12% obecnego zapotrzebowania Polski na energię. Do końca roku ma dojść do porozumienia w sprawie powołania wspólnej spółki celowej między polskimi firmami a koreańskim dostawcą technologii. Jak poinformował Brytyjski Urząd Statystyczny, inflacja w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w lipcu do 6,8%. To spadek o 1,1% w porównaniu do czerwca bieżącego roku. Odczyt okazał się zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Po raz kolejny zwiększyła się natomiast inflacja usług. Wzrosła ona z 7,2% w czerwcu do 7,4% w lipcu. Najwięcej, bo o 1,7% miesiąc do miesiąca podrożały czynsze. Znacznie zwiększyły się również ceny biletów lotniczych. Eksperci zaznaczają, że dane dotyczące inflacji nie powinny zmienić nastrojów w banku. Anglii, a także oczekiwań rynku co do polityki stóp procentowych. Przewiduje się, że we wrześniu może nastąpić kolejna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Intensywne ulewy w Niemczech utrudniły w środę wieczorem oraz w czwartek pracę lotniska we Frankfurcie nad Menem, z powodu intensywnych opadów deszczu odwołanych zostało ponad 70 lotów. Przyczyną utrudnień okazała się duża ilość wody, jaka zebrała się na płycie lotniska. Jak podali w czwartek rano przedstawiciele lotniska we Frankfurcie, utrudnienia pogodowe będą wpływały na jego pracę także dzisiaj. Pasażerowie powinni sprawdzać godziny lotów ze swoimi liniami lotniczymi. Ze względu na zwiększoną liczbę pasażerów zalecane jest przybycie na lotnisko około 2,5 godziny przed wylotem. Jak podała lokalna straż pożarna, burza nad Frankfurtem okazała się szczególnie niebezpieczna w zachodniej. Części miasta, konieczne były liczne interwencje straży pożarnej. Z powodu groźnych pożarów lasów w środkowo-północnej części Teneryfy władze Wysp Kanaryjskich zadecydowały o ewakuacji ponad 150 osób. Walkę z pożarami utrudnia górzysty teren, duże wysuszenie terenów oraz porywisty wiatr. Władze Wysp Kanaryjskich poinformowały, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. W związku z pojawieniem się ognia w rejonie popularnego wśród turystów wulkanu konieczne było zamknięcie kilku dróg na Teneryfie. Z żywiołem walczy obecnie ponad 250 strażaków wspieranych przez wojsko oraz ochotników Czerwonego Krzyża. Z powodu ciemności konieczne było wstrzymanie pracy 14 samolotów gaśniczych wspierających zastępy strażackie. Według kanaryjskiej obrony cywilnej żywioł strawił już blisko 2000 hektarów parku przyrody usytuowanego w rejonie wulkanu.